Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jesteśmy na S38, tym razem jesteśmy na łowcy po raz kolejny, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, i lecimy sobie do lochów. Więc co, no w poprzednim odcinku był epic, przebieraliśmy głównie siebie. Tutaj te pachołki, tak jak mówiłem, na razie żeśmy olewali, aby właśnie tutaj, bo one mają te itemki w miarę świeże, więc nie ma co ich tutaj przebierać i też szkoda grzyba. Także okej, no na początek sobie tutaj zaczarujemy, uwiedźmy to, co powinniśmy zaczarować. Ci mają już zaczarowane i co? I będziemy lecieć po prostu do lochów bezpośrednio, nie będziemy tutaj nic innego robić. Golda tutaj trochę mamy, więc sobie zostawimy w razie na ulepszanie ich, ale myślę, że mimo wszystko tej zręczności tutaj sobie możemy troszkę dodać, tak żeby nam zostało powiedzmy 20, a niech będzie te 4 miliony. I okej, od czego my tutaj zaczniemy? No zaczniemy może od 13 piętra, a nie, w ogóle zaczniemy na początek to od portalu, bo on nam tutaj powinien paść bezpośrednio. Dokładnie, no co prawda nam zbił, mimo że miał tylko 30% HP. Ja mu wczoraj zbiłem ile? W sumie mu też zbiłem wczoraj 30, no nieważne. W każdym razie, no jesteśmy po przebraniu, mamy runki 15% już skompletowane, więc to też jest akurat na duży plus. Tutaj mamy jakiś pierścionek, to od razu go możemy w sumie wyjąć, to jeszcze nam został po przebieraniu, więc będzie do kibla w razie czego. I okej, co? I lecimy na start, 13 piętro, to powinno paść dosyć prosto, dlatego że już tutaj innym padało po prostu na podobnym poziomie, więc i my powinniśmy tutaj go oczywiście pokonać, z tym, że no zobaczcie, no on tutaj już nam stawia niestety opór, nie wiem czemu, mimo że dopiero co się przebraliśmy, mimo że HP mamy o wiele więcej dzięki właśnie tym runom. No ale dobra, no klikamy go, on tutaj nam powinien dać ze 2 levele, albo jeden w sumie, zobaczymy, może 1,5, to by nam wtedy dał 2 tak naprawdę, bo byśmy wbili 2,8,8. No ale dobra, no trzeba by tu się odrodzić parę razy i tego Włodzimierza pokonać, ale poczekajcie, może zanim do Włodzimierza, to może sobie tutaj wejdziemy, spróbujemy tą piramidę szaleństwa zamknąć mimo wszystko. No tutaj jest mag, więc tutaj potrzeba nam dużo szczęścia, ale dobra, padł dosyć szybko, no bo jednak jesteśmy po tym przebraniu. No i przy okazji tutaj będziemy sobie wymieniać te itemki oczywiście tym naszym towarzyszom, dlatego też między innymi ich nie przebierałem, bo nie było to, nie miało to sensu na ten moment. Dobra, cyk, po przebierani. I teraz mamy samego siebie, no on tutaj, my tutaj w zasadzie padamy dosyć szybko, mamy coś na siłę, więc także podmieniamy dla tego woja, żeby po prostu było i dobra. I mamy już oczywiście odblokowaną twierdzę posępnego czerepu, no też padła dosyć szybko. Tutaj znowu jest, tamten to był chyba zwiadowca, teraz jest wojownik, który no też powinien nam tutaj ładnie siąść. Tam widzicie, że pierwsze próby były dosyć bliskie, a tutaj już jakiś opór jest stawiany, no coś nam tutaj zacięło. Strasznie mam dzisiaj jakieś problemy z tą grą, nie wiem czemu, już na epiku to było widać. No ale no trudno, dobra, serwer nie odpowiada, to ja wiem. No, przełączaj się tutaj. Zobaczcie, jak to wszystko chodzi, nie wiem czy to jest wina mojego internetu czy czego, no nie mogę wejść do lochów, dobra, wracamy. Okej, no klikamy go dalej, no tutaj nam coś znowu wyszło. Oj, dzisiaj nie wiem czy to jest wina gry, czy to, no mówię, chyba raczej mój internet. No ale dobra, no lecimy tutaj dalej, no jest ten szkielet cały i dobra, padł, super. Troszeczkę nam tutaj niestety zajęło, mamy jakieś rękawice dla, a poczekajcie, to już padło. A, to my mamy z tego poprzedniego chyba, no nieistotne. Tutaj nam dają 32, więc też całkiem sporo. Więc sobie podmieniamy. Dalej lecimy, no mamy jakąś tutaj różkę 131 średnich, więc mimo że tam na wszystkie cechy i tak dalej, to mimo to ją podmienimy. Coś tutaj nie mogłem odzyskać, dobra, ulepszamy ich i wracamy z powrotem do niego, w sensie do tej twierdzy. No i dobra, mamy znowu jakiegoś wojownika, którego no w teorii powinniśmy machnąć. No tam jakaś bliska próba znowu i zobaczymy, jak to tutaj z tym wojownikiem nam wyjdzie. No 830 grzybów mieliśmy, jak go zaczynaliśmy klikać, no może jeszcze z 50 na niego. A jakby nie padł, no to sobie, dobra, padł. No strasznie nam dużo poszło na ten epik mimo wszystko, tu nie można powiedzieć, że nie. I mamy tutaj, zobaczcie, na punkty życia i dla a nie, to jest na inteligencję, dobra, to mój błąd. No ale i tak oczywiście sobie tutaj podmienimy, te 5% punktów życia też jest fajne nawet dla pachołków. Tutaj ich ulepszamy standardowo. I kogo my tutaj teraz mamy w tej twierdzy? Teraz mamy po raz kolejny wojownika. Tutaj jest sporo jednak mimo wszystko tych wojowników, więc no mówię, dosyć
Dosyć oni tutaj powinni łatwo schodzić mimo wszystko, no tam strasznie bliska próba. No ale czy my go tutaj machniemy? No na razie nie wygląda, jakby chciał nam tutaj siąść niestety. Dobra, no wydamy do 700 na niego, no niestety muszę się tutaj jak sami widzicie ograniczać, no bo kurde, no na to przebieranie liczyłem, że tak około 500 więcej będziemy mieli na te lochy, a tutaj jednak strollowało nas troszeczkę, trollowała nas gra w poprzednim odcinku, jak nie oglądaliście przebierania, to zapraszam, wleciał dzisiaj tam koło południa, wleciał właśnie ten odcinek z tego przebierania. Dobra, no na razie go olewamy, wlecimy sobie do tornadka, tornadko powinno nam iść dosyć gładko. Dokładnie tak jak sami widzicie. Musisz poczekać trochę dłużej. Dobra, lecimy dalej. Fajnie by było to tornadko 300 przebić mimo wszystko. Tutaj to będziemy musieli niestety sprzedawać, no bo nie mamy miejsca w ekwipunku. No ale widzicie, no to tornado pada tak naprawdę za jednego grzyba praktycznie. Tutaj jakaś blokada w postaci zwiadowcy, ale... ale też powinniśmy ją machnąć. No 300 dzisiaj nie wbijemy jeszcze. Może tam dogram jakiś odcinek za parę dni, gdzie jeszcze te lochy poklikamy. No ale mimo wszystko sami widzicie, że dosyć ciężko to idzie. No tych pachołków jeszcze może bym tutaj jakoś poprzebierał. Jakoś jeszcze w niedzielę może bym im tutaj coś pozmieniał. Aby ten progres jakiś był taki, można powiedzieć, fajniejszy. I może bym wtedy coś tam pocisnął. No zobaczymy. Dobra, na razie mamy tą wieżę. W sensie to tornado, padł nam kolejny, no i teraz mamy znowu zwiadowcę, też w teorii powinien paść, dobra, no i żeby to 300 tornado przebić, przebiliśmy już, tak, przebiliśmy, dobra, super, no do 290 sobie jeszcze tutaj poklikamy, bo powinno nam to wlecieć dosyć łatwo, dobra, pokonany kolejny, no i nie mamy miejsca, więc to możemy oczywiście sobie posprzedawać. Dobra, cyk i teraz jeszcze tego, dobra, padł i kolejny padł, dobra, mamy 290 poziom, więc super, dajemy im tutaj oczywiście, oczywiście poziom, niechcący zrolowałem, okej, no i co, no i na razie to tornado chyba odpuszczamy, no ja bym chciał to 13 piętro zabić, no bo już na tym poziomie naprawdę powinniśmy to zrobić, żeby już mieć to tornadko z głowy, no ale zaraz zobaczymy, dobra, padł, super, pokażę wam oczywiście tą walkę, co nam tutaj za hełm poleciał, minus jeden, troszeczkę więcej pancerza, ale to olewamy, dobra, lecimy tutaj, motu z podbijakiem, to mam zapisane jeszcze w ogóle poprzednią walkę, pokażę wam tego Włodzimierza oczywiście, ile razy my się tutaj odrodziliśmy. Zobaczymy jak ta walka wyglądała, dosyć szybko nam w sumie padł i zobaczcie, nawet nam jednego levela nie dał, więc no powinniśmy go zdecydowanie wcześniej już tutaj pokonać, no nas tutaj zobaczcie, że bardzo mocno klepie i cyk, pierwsze odrodzenie, 18 milionów HP, znowu nas tutaj, no tu ładny krytyk nam siada, ale znowu nas tutaj klepnął dosyć mocno, jaki krytyk, zobaczcie. Kolejny krytyk i kolejne odrodzenie i teraz żeśmy go pokonali, więc no wcale to nie było takie proste wbrew pozorom, tego motu z podbijakiem to już wam, o fajnie, tego motu z podbijakiem już wam oczywiście nie będę pokazywał, bo nie ma to najmniejszego sensu, no bo to tam jakaś stara walka, ja to w ogóle zapisałem, żeby wam pokazać, a potem zapomniałem, że to w ogóle zapisałem i żeby wam właśnie pokazać, więc no śmiesznie. Dobra, co my tutaj powinniśmy kliknąć? Może tą szkołę magii, dokładnie, i wbiliśmy dzięki temu level, to oczywiście od razu sprzedamy. Tutaj mamy kolejnego, mamy jakiegoś zwiadowcę, który też dosyć szybko padł, dał nam jakieś rękawice, no ale to są dosyć słabe rękawice. Dobra, no tych to tutaj nawet nie będziemy na nich marnować grzybów. Może jakąś wieżyczkę sobie jeszcze pociśniemy, aby nam to jakieś itemki może jeszcze spłynęły dla tych naszych towarzyszy, dokładnie. Mamy jakieś rękawice, kolejny padł, więc jako tako to leci. To nam daje inteligencji dosyć sporo, więc oczywiście sobie podmienimy, cyk, cyk. Oj, tutaj jeszcze trzeba miejsce na klejno robić. Pyk, no i dobra, i tutaj mamy level, tutaj mamy level i tutaj mamy level. Ok, i teraz dalej, mamy coś na siłę dla naszego wojownika, co też jest dosyć mocne, no ale też niestety musimy robić miejsce.
zawsze to jest mniej mimo wszystko tutaj grzybków na klikanie tych lochów. Dobra, lecimy do lochów. No nie możemy wejść do lochów, zobaczcie. Klikam na lochy, wszystko inne działa, a klikam na lochy i nie chcę wejść. No, serwer nie odpowiada. Nie wiem, nie mam pojęcia co jest. Akurat dzisiaj jak chciałem taki fajny maratonik nagrać, no to jednak zobaczcie, że tak to działa. Dobra, no już jesteśmy. W każdym razie, więc nie ma co narzekać. Wyszło nam znowu. I mamy tutaj kogo? No mamy tutaj maga, no więc z tym magiem wcale może nie być tak łatwo mimo wszystko. Która to jest wieża? 8-6. No w teorii powinniśmy go tutaj kliknąć, ale no sami widzicie, że nie jest to wcale takie kolorowe. No tam 6 milionów HP. No dobra, no jeszcze zmarnujmy na niego te 15 grzybów do 415 i wychodzimy stąd, no bo to nam mimo wszystko expa nie daje. Chciałbym tam jeszcze tą twierdzę machnąć, aby już sobie cyrk odblokować. W sensie jeszcze tam chyba dwóch powinien machnąć tej twierdzy. No ale to zaraz tutaj zobaczymy, czy on tutaj jest w ogóle do zrobienia. No to jest wojownik, no on powinien być tutaj mimo wszystko do zrobienia. W sumie tą broń swoją, którą miałem wcześniej na tamtym odcinku, mogłem dać Kunegundzie. Chociaż Kunegunda ma, z tego co pamiętam, dosyć świeżą broń. Także to akurat nie ma tutaj dużego znaczenia. No cóż, no zobaczmy jak to tutaj nam idzie. No ale z tego co widzę, nie idzie wcale jakoś fajnie. Nocny troll. Wojownik. W teorii... dobra, padł. Nawet nam nie pokazało. Mamy tutaj coś na wszystkie cechy, ale czy to nam się w ogóle dla kogoś przyda? No dla Kunegundy by się w teorii przydało. Albo dla wojownika. No to damy tej Kunegundzie. No już niech ma. I tak to jest słabe, no ale... ale niech będzie. Okej, lecimy dalej. Mamy panterę. Pantera to jest zwiadowca. No i ją jeszcze by było fajnie kliknąć mimo wszystko. Bo jednak to by nam dało dostęp do cyrku grozy, nie? Już byśmy mogli dzięki temu dropić klucz. Więc myślę, że jest to akurat okej. Taka wymianka, żeby chociaż tutaj ją jeszcze machnąć. No ale ona też nie jest tutaj wcale, jak sami widzicie. Dobra, padło. 292 poziom. I co? I coś na wszystkie cechy dla wojownika. Co prawda punkty życia, no ale nie jest to wcale takie wow. No musimy tutaj wrócić jutro. Więc chyba to po prostu sprzedamy, no już trudno. Możemy im rozdać tutaj poziom 292 i możemy sobie tutaj jeszcze wejść do tego tornadka. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze poklikamy. No powinniśmy to tornado machnąć mimo wszystko. Dobra, padło. Nie ma miejsca w plecaku. No teraz mamy tylko dwa miejsca, więc będzie to dosyć wolno iść, bo będziemy musieli co chwilę sprzedawać. No ale okej, jeszcze tutaj sobie poklikamy, może jeszcze jakiś poziom wyciśniemy. No tu jest kretun. Kretun to jest, ja pamiętam, że to jest właśnie blok, bo to jest wojownik, zobaczcie, prawie 21 tysięcy siły, ale padł nam dosyć szybko. Tutaj widziałem, że kilka osób na nim stało, no ale jednak jesteśmy po tym epiku, więc swoje tam sobie klikamy. Dobra, kolejny padł, super. Robin Hood to jest kolejny, to jest tym razem wojownik nawet, no w teorii powinien być zwiadowcą, ale jest mimo wszystko wojownikiem. Dobra, padł, mamy jakiś hełmik, to będzie do wiedźmy. No jak zwykle zaraz będzie serwer nie odpowiada, dobra, może to najpierw sprzedamy. Ojojoj, ale mnie tutaj dzisiaj irytuje ta gierka. Do kociołka. No, może się ruszy, czy może się nie ruszy. No nie ma takiego itemku, no nie ma, bo już go pewnie sprzedałeś, a wyświetlanie nadal jest, dobra, poszło. Lecimy dalej. 317 tornadko, no znowu wojownik, ale okej, też padł. No jeszcze tutaj jeden level by było fajnie wycisnąć mimo wszystko, żeby ten 293 wbić. Nie mamy miejsca w plecaku, więc sprzedajemy. Tutaj sobie dajemy... Poczekajcie, bo ja w ogóle też jestem głupi, bo ja tutaj wymieniałem im przecież rękawice, temu wymieniłem, a im nie dałem czaru. To też mój błąd. Może by tam nawet szybciej padała ta twierdza, no ale to już nieistotne. Dobra, to padło. Nie mamy miejsca, ale mamy jakiś epik, zobaczcie, kolejny, więc to akurat na plus, cyk. I teraz sobie jeszcze dwóch przeciwników gdzieś w tym tornadzie, tak mi się wydaje, i chyba dobijemy ten level i myślę, że to jest do zrobienia. No dobra, ten jeszcze nam nie dał, ten nam powinien dać, to jest zwiadowca, dokładnie, i wbiliśmy 293 poziom, więc
To jest akurat spoko. Mamy troszeczkę golda, więc sobie możemy w sumie to w tą zręczność dać, żeby tutaj było. Zostawimy te 15. No i okej, myślę, czy na przykład tutaj może jeszcze tego ludojada byśmy spróbowali kliknąć tak do 100 grzybków, powiedzmy. Może by nam, dobra, padł nawet. Zobaczcie, jak szybko, jak daliśmy te czary jednak mimo wszystko. To nam daje plus tutaj 11, więc możemy podmienić, okej. I co? I czy my tutaj jeszcze, poczekajcie, a nie, wydawało mi się, że cyrk mamy odblokowany, a to jest portal, nie portal, tylko karuzela. No i co? No i tego bagiennego dragora, to jest w teorii mag, ale czy byśmy tutaj go kliknęli? No może jeszcze do jakichś 80 grzybków sobie zlecimy, aby go właśnie spróbować kliknąć. No ale jeżeli nie padnie, no to trudno, no to będzie to tyle tak naprawdę z naszego przebierania na ten moment. Zobaczymy, czy jeszcze coś tam w niedzielę może nie dogram. To się jeszcze okaże, no niestety nie padł. To się jeszcze okaże, no ile wbiliśmy? 7 poziomów, więc w zasadzie no nie jest to wcale nie wiadomo jaki wyczyn, mimo wszystko. Tutaj sobie możemy w sumie, zawsze jesteśmy w tej topce dosyć nisko, więc sobie możemy tutaj troszeczkę kogoś pobić, aby do tej topki się wbić, przynajmniej do tego top 30. Bo jednak sami widzicie, że często nas tutaj farmią, jak jesteśmy w tym eku na awkę, no jesteśmy na 52 pozycji. Tu mamy jakiegoś zabójcę, z którym wygrywamy, ledwo, ale wygrywamy. Dobra, która pozycja? 35, no więc jeszcze by nam się tutaj przydało wbić. Kogo byśmy tutaj mieli pokonać? No tu jest jakiś big boss, oczywiście przepraszam tych panów, że ich tam atakuje. No ale tak na odcineczku, żeby chociaż do tego top 30, widzicie, bez problemu tutaj się wbijamy. I jesteśmy na 21 pozycji, więc okej. To by było na tyle, ja wam dziękuję za ten mini maratonik. Jutro się pojawi z wojownika, więc oczywiście tam też jeszcze sobie pociśniemy. No i co, czy jestem zadowolony? Szczerze mówiąc nie bardzo, bo jednak wliczyłem na chociaż ten 295. No jeszcze by tu pewnie coś posiadało, ale mówię, jeszcze postaram się może coś dla was w niedzielę nagrać, jakieś tutaj lochy poklikać. Może przy okazji coś tym towarzyszom tutaj jeszcze zmienię. No bo jednak dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień epika, jeszcze 2 dni on będzie trwał. Ale okej, to nie istotne. O, czy my tutaj spadamy? Ktoś nas chyba atakuje. Nie, nikt nas nie atakuje. To czemu tak nagle żeśmy spadli? No tu jesteśmy niby na 21, a tu jest... A nie, dobra, coś się... jakiś błąd. Okej, ja wam dziękuję za oglądanie, możecie zostawić kciuki w górę, możecie zostawiać subskrypcję, możecie zostawiać oczywiście komentarze, możecie jaki komentarz zostawić? W zasadzie nawet nie wiem, możecie napisać lochy na przykład, no bo dzisiaj robiliśmy lochy, już nie mam pomysłów na te komentarze, powiem wam szczerze. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, wbijajcie Discord, kciuk w górę, komentarzyk, subskrypcja z dzwoneczkiem, to w ogóle przede wszystkim. Trzymajcie się i cześć!